Cześć, z tej strony Kokos Fla. Jest to trzeci odcinek osobiście i z twarzą i chciałem opowiedzieć o pewnych rzeczach, które wydarzą się na kanale, ale na początku chciałbym wam wszystkim podziękować i powiedzieć, że skończyłem Metro 2033. Jeżeli nie zauważyliście, finał, dumbling do finału, kosztowało mnie to 27 odcinków naprawdę świetnej zabawy i dziękuję wszystkim, którzy ze mną byli podczas przechodzenia tej gry. Mam nadzieję, że bawiliście się w nią równie dobrze. To była pierwsza sprawa. Po drugie, chciałbym wam powiedzieć, w jaki sposób nagrywam odcinki. Chodzi mi o to, że nagrywam po kilka odcinków na raz, albo po godzinie, jeżeli przechodzę jakąś grę z konkretną fabułą. Potem dzielę to na odcinki i wrzucam co jakiś czas, prawda? Więc jeżeli komentujecie, żebym coś zmienił lub coś zrobił, nie wiem, kupił jakąś nową broń, dodał coś ciekawego, gdzieś poszedł, coś zrobił, to spodziewajcie się, że kolejny gameplay nie będzie jeszcze nie będę wtedy miał jeszcze wiedzy, że mi podpowiedzieliście, żeby coś zrobić. Dopiero za kilka dni w następnym gameplayu wykonam te rzeczy, o które wam chodziło, czyli na przykład kupię nową broń do Orcs Must Die. Jak ostatnio zagadał do mnie jeden widz na Steamie i powiedział, że nie opłaca się inwestować w to, ale opłaca się inwestować w tamto i dopiero za kilka odcinków mogłem te zmiany wprowadzić. Więc to jest taka kwestia, żebyście mieli jasność w tej sprawie, że nie to, że ja na przykład się was nie słucham, tylko po prostu... Jezu, znowu mój pies bawi się jakąś drewnianą kostką. No okej, w każdym razie nieważne. Wiecie, o co mi chodzi? Wprowadzam zmiany, natomiast spodziewajcie się ich dopiero za kilka odcinków. Ale to, co jest chyba najważniejsze, o czym wam chciałem powiedzieć, to jest to, że szykuję się już na dniach do wrzucenia gameplayów i całego w ogóle, całej gry Wiedźmina 2. Nawet kupiłem sobie tutaj taki zestaw specjalny z tego Wiedźmina. Chciałem wam pokazać. Tak, otóż to jest taka dosyć sporych rozmiarów paka. No i chciałem to odpakować i powiedzieć wam, co tam się znajduje. Nie jest to żaden unboxing, jak niektórzy wrzucają tego typu rzeczy, bo do Wiedźmina 2 tego jest po prostu mnóstwo, tak? Chciałem wam po prostu pokazać, w jaki sposób, jak to wygląda, jak wygląda ten zestaw specjalny. Jeżeli ktoś was chciałby kupić, to... No to będę zachęcał. Co w nim tutaj mamy, oprócz pewnych specjalnych rzeczy, które zaraz będę wyciągał? Tutaj jest napisane, że można sobie pobrać ulepszoną wersję 2.0. Mam nadzieję, że to jest owa edycja specjalna, którą można w sklepach kupić. Ta ulepszona wersja to jest nowy samouczek, mroczny poziom trudności, 9 dotychczas opublikowanych DLC, 40 nowych ulepszeń i 100 poprawek, także sporo kontentu w tej wersji nowej, ulepszonej albo w edycji specjalnej. Nie wiem, czy się wy orientujecie, ja nie mogłem tego nigdzie w sieci znaleźć, czy ten zestaw specjalny to jest to samo, co edycja rozszerzona. To jest po pierwsze. No dobrze, to jakoś to w tej chwili odpakujemy. Ja to kupiłem kilka dni temu, w ogóle się do tego nie dotykałem. Użyjemy tutaj długopisu. Okej, poszło. Zawsze mam problemy z takim odpakowywaniem rzeczy. Przepraszam, jeżeli to słychać, może to zabiorę gdzieś indziej, gdzieś dalej. Okej. Tutaj nam szumi, szeleści, tutaj się coś trzęsie, coś brzęczy. Jakieś metalowe artefakty od Wiedźmina w prezencie. Dobra, więc tak, mamy grę, którą można kupić, no, samo pudełko, tak, w sklepach, w Empiku. O, proszę was bardzo, w ten sposób do kamerki, żeby nam tutaj nic nie... O, tam monitor przyświeca. A, tego akurat nie będę otwierał, bo tam jakieś standardy, pewnie instrukcja, coś w ten deseń. Och... Cóż to za przedmiot, przewspaniały, przekosmiczny. Tak, imitacja skóry zapewne. Mamy taki po prostu kosmiczny notatniczek. Jest napisane Wiedźmin 2, Zabójcy Królów. Nie wiem. O, nie wiem, czy widzicie. A, tak to wygląda, tak, dokładnie.
Tutaj coś jest na rzeczy, słuchajcie. Co to jest w ogóle? Jakiś ołóweczek, tak mi się wydaje. Ciekawy. Jest tam na nim napisane Wiedźmin 2 i pewnie jeszcze Zabójcy Królów, pewnie jeszcze w elfickim języku. Tutaj mamy napisy. No i to chyba nie jest prawdziwa skóra. Jakiś Sky czy coś takiego. No w każdym razie dosyć miły dodatek, ale mam notatniczek z Wiedźmina. Kosmiczna sprawa. O, nie wiem, czy widzicie. O, popatrzcie, symbol wilka, Wiedźmin 2, Zabójcy Królów. No po prostu nieziemsko. Będę to teraz nosił sobie do pracy i się chwalił każdemu. Będę dawał takie kartki klientom i mówił: tak, grałem Wiedźmina, wspieram polską produkcję gier. Przepraszam, że się patrzę tutaj do monitora, a nie do kamery. Okej, okay. I mamy jeszcze, oprócz tego ołóweczka i notasika, mamy jeszcze tutaj taki śmieszny medalionik. Śmieszny medalionik, wygląda to w ten sposób. O, proszę bardzo, dokładnie, widać. I z tyłu jest dwójka. Oho. No i to zapewne do jakiegoś łańcuszka się przypina, tylko kurczę. No nie wiem, chcielibyście z takim łańcuszkiem chodzić, co? Zamiast krzyżyka na przykład. Albo obok krzyżyka, ja nie wiem, czy Kościół katolicki byłby z tego powodu szczęśliwy, żebyście sobie coś takiego przypieli. No, ksiądz Natanek na pewno nie byłby zadowolony. Powiedziałby nam mszy, że opętał was demon. No, dokładnie. Więc Wiedźmin 2 na dniach. Ja planuję, że w niedzielę wrzucę pierwsze odcinki. Planuję też co innego, ale nie wiem, czy mi się uda. Być może już one się pojawią w sobotę, ale w niedzielę to już na pewno. Ja zresztą jeszcze dzisiaj postaram sobie się to zainstalować. Teraz mamy weekend, więc mam sporo czasu wolnego. No i cóż, i tutaj pewnie jest jakaś instrukcja i takie inne pierdolety, ja tego nie będę w tej chwili otwierał. Tak, instrukcja, poradnik, pamflet, jaskra i przeklęta moneta. Kurczę, może jednak to otworzę, słuchajcie. Przeklętą monetę, któż by nie chciał z was zobaczyć przeklętej monety. Dobra, z dala od tego mikrofonu. Raz, dwa. Dobra, kurczę, otworzę wszystko, a co tam będę miał teraz? Śmieci na biurku, ale jakoś to chyba zniesiemy, potem sobie posprzątam. A no, byłaś bestią. Dobra, pamflet jaskra, no jestem ciekaw, cóż to w tym pamflecie jest napisane. Pamflet, dobrze, poradniczek, tak jak się patrzy, mnóstwo stron do czytania, ho, ho, ho. Ja strasznie lubię czytać poradniki, naprawdę nakręcam się wtedy na grę i na fabułę. 96 stron, po prostu przekosmicznie dużo namęczyli się z tym, ho, ho, ho. Dobra, co tutaj mamy? Proszę was bardzo, to chyba mamy ten pamflecik w takiej ładnej kopertce. O, dokładnie, zajebista kopertka. Się postarali, naprawdę, tylko teraz tego nie zniszczyć. No dobra, chyba mi się udaje. Tak, pieczęci z laku niestety nie ma, ale już nie miejmy pretensji do CD Projekt Red, że czegoś takiego nie ma. No i jest pamflet, wiecie, piękny obrazek, to chyba jest jakaś świnka. Zaraz wam go nawet przeczytam, a co? Co? Nie będziemy się, kurczę, z tym pieścili, przeczytam wam pamflet. Wiem, że uwielbiacie poezję, ja też uwielbiam poezję. A ta moneta, gdzie jest w ogóle ta moneta? Tutaj instrukcja, taka mniejsza i cieńsza, tutaj jest, wow, legenda, mamy mapkę. Powieszę to sobie w takim pokoju do gier moim specjalnym, bo ja nadaję z dużego pokoju. Mapka jest kosmiczna. Tak, piękna mapka, naprawdę super wydana. I z tyłu też coś mamy. Miejsca bitew, obszar działań Skotia, Skotael. Miejsce, gdzie Saskia zabiła smoka, w ogóle wszystko wyjaśnione. Super ekstra, ale tej monety szczęśliwej... O, jest moneta szczęśliwa! Super, była razem z pamfletem. No, przypomina 5 groszy, ale 5 groszy to nie jest. To jest jakaś czaszka, ośmiorniczka. Nie wiem, to też znowu jakieś szatańskie rzeczy są. Nie dotykajcie tej monety w domu, nie kupujcie w ogóle tych edycji specjalnych, bo to są takie szatańskie, straszne. Ja nie wiem, czy w ogóle jesteście w stanie to zobaczyć, bo kamera się fokusuje na mnie. No dobra, nie będę tutaj się starał, ona
ona nabiera ostrości na mnie. I taka składanka jest jakaś dziwna jeszcze. Nie wiem, czy chcę to złożyć w tej chwili. Jakieś figurki Wiedźmina się składa, no. A tak to wygląda od przodu, jakiś straszliwy potwór rodem z jakichś gier o zombiakach, czy coś w ten deseń, tak, Wiedźmin, o, w tą stronę. Dobra, nie będę was już zamęczał, zamęczę was za to pamfletem, słuchajcie, wieprz zwany Henseltem. Król Henselt podobny jest do wampira z wielu powodów. Pierwszym jest nieograniczony apetyt. Tak jak knur gryzie wszystko, co zjadliwe, obluzując się przy tym lubieżnie, tak Henselt kąsa sąsiadów. Świniak nie baczy, czy kęsek jest świeży i z upodobaniem rzuca się na padlinę. Henselt zaś wyprawił się do Aderin, osieroconego przez władcę i osłabionego jak konający człowiek. Knur nie potrafi spojrzeć wyżej ziemi, a i Henselt jest krótkowzroczny, nie przewiduje bowiem konsekwencji swoich czynów. Kierowany świńską potrzebą napychania się, wiedzie na zgubę wojsko i całe królestwo. Nie dziwota, że znaleźli się tacy, którzy pragną zabić królów. Królestwa północy potrzebują nowego porządku. Dreszcz niepokoju przebiegł przez Aedrin, przez Temerię i dociera do Kadwen. Ja pewnie źle to czytam, ale nie grałem w tą grę. Miejcie litość, naprawdę. Wzdyma się fala mętna od krwi wszędzie wokół. Gdy dotrze do Henseltowego królestwa, nie będzie mowy o królobójstwie. Nazwał to świniobiciem. Ha, ha, ha. Pamflet jest naprawdę wyborny. Jaskier, masz talent. Słuchaj, mógłbyś pisać tutaj jakieś wiersze, wrzucać na YouTube albo czytać je osobiście, bo ja się do tego nie nadaję. Więc tak, to było rozpakowanie, unboxing po angielsku, edycji wersji specjalnej, jak ona się tam nazywa, zestawu specjalnego dokładnie, więc wiecie, co w tym jest, jakie fajne rzeczy są. Ja to wszystko sobie zabiorę do mojego pokoju gier, gdzie mam też inne fajne zabawki. Dobrze, ale do rzeczy, bo ten filmik już się trochę przedłuża. Słuchajcie, ostatnia kwestia jest taka, że chciałbym wam powiedzieć, które demo chcielibyście na moim kanale zobaczyć? Demo jakiej gry? Jedno demo jakiejś gry. I teraz tak, są dwa warunki tego, żebym zagrał w to demo. Po pierwsze, gra nie może zostać, nie mogła być jej premiera, tak? Ona musi być zaplanowana na za miesiąc, za dwa miesiące, za rok. Jeszcze nie teraz, więc to musi być demo przedpremierowe. To jest po pierwsze. Po drugie, wybiorę to demo, które ktoś napisze, o którym ktoś napisze w komentarzu, i ludzie dadzą najwięcej łapek w górę temu komentarzowi. To jest taki test na to, jak bardzo jesteście aktywni na moim kanale, bo tak naprawdę nie wiem, otrzymuję wiele łapek oczywiście, otrzymuję wiele komentarzy, co jest naprawdę niesamowicie miłe, ale chciałbym i chyba każdy YouTuber by chciał, żeby było tego jeszcze więcej, więc wpadłem właśnie na taki pomysł, żebyście wybrali dla mnie jakieś demo, które bym przeszedł dla was albo z wami dokładnie, jakieś gry, która jeszcze nie była wydana. I jeszcze raz powtórzę, wybiorę to demo, które pojawi się w komentarzach pod tym filmikiem dokładnie i będzie miało najwięcej łapek w górę. I jeszcze jedno, tak, jeżeli też chcecie mi coś powiedzieć, jak grać tego Wiedźmina, gdzie pójść na samym początku gry, to też mi napiszcie pod tym filmikiem, bo to akurat raczej zrobię, tak, jeżeli to będzie napisane dzisiaj lub jutro, no to raczej to wykonam. Także pamiętajcie o tym, napiszcie mi, które demo chcecie, żebym przeszedł, i łapkujcie, jeżeli ktoś napisał to demo, które wy chcielibyście, żebym przeszedł, żeby się ono pokazało na moim kanale i będę je przechodził. Będzie ono na moim kanale, żeby się jeszcze bardziej powtórzyć w tym, co powiedziałem. Okej, dobrze. Także ja chyba skończę to nagranie. Widzę, że tu już leci mnóstwo minut. Mam nadzieję, że się dobrze przed tym bawiliście. Każde osobiście i z twarzą jest coraz dłuższe, ale spokojnie opanuję to, więc nie będzie tak źle w przyszłości. Nie będę was już zamęczał tak długimi wyjściami z moją ogoloną twarzą, bo specjalnie się ogoliłem do tego, żeby to nagrać.
Także trzymajcie się, do zobaczenia, pamiętajcie, piszcie w komentarzach demo i lajkujcie, łapkujcie ten komentarz, którego demo chcecie zobaczyć na moim kanale, a my się zobaczymy w innych grach, między innymi w Wiedźminie 2, także czekajcie na to. Do zobaczenia, cześć!